Na Placu Bankowym przy Nowych Kwiatach trwają jeszcze prace wykończeniowe. 20 października będą już gotowe, tak jak gotowe są bliźniacze przystanki przy warszawskim Zoo. Konstrukcje zostały wyposażone nie tylko w zwykłe oświetlenie, ale również w diody LED. I po zmroku prezentują się niezwykle efektownie. Na krakowskim przedmieściu w galerii plenerowej wystawa prezentująca ponad 300 eksponatów zgromadzonych w archiwach Warszawy. Najstarsze pergaminy pochodzą z XIII wieku. Najciekawsze fotografie, grafiki, mapy, urzędowe pisma obejmują okres ostatnich 800 lat. Wystawa Archiwa Warszawskie Dawniej i Dziś, czynna do 21 października, w niezwykły sposób uświadamia bogactwo zbiorów dotyczących stolicy, jakie znajdują się w licznych placówkach naukowych naszego miasta. Tak Fort Sokolnickiego wyglądał przed generalnym remontem, a tak wygląda dziś. To nasze zdjęcia archiwalne. Kilka dni temu został uroczyście otwarty. Po wystrzale z działa mieszkańcy stolicy mogli obejrzeć tę wyremontowaną XIX-wieczną budowlę wojskową. Podwórzec został przykryty szklanym dachem, a wnętrza wraz z piwnicami będą przeznaczone na tak potrzebne żoliborzanom centrum kulturalne. Zabytkowy fort stanie się punktem integracji dla mieszkańców dzielnicy. Do występu finałowego na 7. już warszawskim festiwalu Skrzyżowanie Kultur przygotowują się uczestnicy warsztatów muzycznych. W Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej trafiliśmy na zajęcia z muzyki szwedzkiej prowadzone przez Marię Bojlund. Obok kurs w klasie perkusji flamenco prowadzony przez Dawida Cobo Amoresa z Hiszpanii. I klasa tradycyjnego śpiewu polskiego prowadzona przez Agatę Harc. Występ uczestników warsztatów planowany jest ostatniego dnia festiwalu, 1 października, w namiocie pod Pałacem Kultury. Ulica Chłodna przez stulecia była istotnym ciągiem komunikacyjnym stolicy. Tak wyglądała w czasach przedwojennych. Obecnie, po rewitalizacji, w sposób nowoczesny przypomina o dawnych czasach swojej świetności. Położono bruk, ustawiono staroświeckie latarnie, posadzono kilkadziesiąt drzew i kilkaset krzewów. Powstał pomnik upamiętniający istniejące tu podczas wojny przejście pomiędzy małym i dużym gettem. 1 października Urząd Dzielnicy Wola przygotowuje otwarcie Chłodnej z wieloma atrakcjami, rikszami, kramami i muzyką na żywo. www.um.warszawa.pl